Ona wróciła, Geralt. Po tylu latach. Widziałeś, co zrobiła. Może być większym zagrożeniem niż dom. Wszyscy widzieliśmy, na co się pisze. Miałem nadzieję, że się zjawisz. Hej ho, siemanko, witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina czy Dziki Gon. Tak wróciłem z krótkiego, półtora tygodnia wypoczynku. Byłem na Ukrainie i no cóż, poznałem fajne Ukrainki, ale mniejsza o to. Jakie mam teraz questy do wykonania? Porozmawiać z baronem o jego rodzinie, gdyż pamiętam, że robiłem tą misję z tym barońcem, czy jak to tam było. No, to martwe dziecko. Dobra, no to... nie mogę się wysłowić, nie wiem czemu. To udaje się do celu. Mam nadzieję, że nic mnie nie zgwałci. Ani nie zje. Generalnie, jak na razie widzę, że tylko w pobliżu są wilki. Więc raczej jestem safe. Aczkolwiek widzę, że mam mało HP, to może zrobię medytację. Nie chcę aż tak długo. Kawałek. Teraz nie mogę tego zrobić, ja pierdzielę. Dobra, to jestem w czarnej dupie, bo widzę, że mnie wilk goni. Co zebrałem przypadkowo, to nie wiem, ale dobra, nieważne, mam to w dupie. W sumie przydałby się konik, bo... 300 stóp bez kawałka. Muszę zasuwać. No i cóż. HP się chyba powoli generuje, nie? Chyba tak, bo ten paseczek się chyba lekko przesuwa, albo ja jestem idiotą. Nie, chyba stoi w miejscu. Nie, ja wiem, nie zwracam na to uwagi teraz. Wykrzyknik, ale... Sorka stary, ale cię oleję. Nie, nie zamierzam się z tobą tam mierzyć. Aha, utopiec, fajnie, dobra, nie, zostaw mnie. Kurde. No zostaw mnie, człowieku. Co ja ci zrobiłem? Ratujcie mnie. Bo nie chcę się z nimi bić. Dobra. Muszę porozmawiać z baronem mojego rodzinie, jestem już prawie blisko celu. Drogi śledzie, bo Wiedźmin jedzie, właściwie to zasuwa sprintem. Ja nie ogarniam, co muszę zrobić z tymi mieczami, bo ma na czerwono, ale... Była mu broń mistrza, czy kowala, czy jak to tam to w tej grze się nazywa i... No niestety za dużo się nie dowiedziałem, bo na przykład tutaj mogę chyba polepszyć broń. I patrzcie, pisze, że przedmioty zostały wzmocnione i mamy tą taką kuleczkę, że... Aha, to zbroja, dobra, nie, nieważne. Ale gdzieś tutaj była broń. Tak, i teraz ulepszone bronie. Mam czekać 15 minut. Ale jak widzicie, dalej mam te miecze na czerwono, tak po lewej stronie ekranu. I nie wiem, jak to ogarnąć. Jeśli możecie, to napiszcie w komentarzu, co mam zrobić, co... czego nie robię. No. Wiedźminie, pozwól na moment. Czego? O co chodzi? O co chodzi? Co się stało? Co wyście robili z baronem w tę noc, gdy kazał się wszystkim w domach pozamykać? Bez kojarzeń? Musisz o to spytać barona. Gdzie on jest? Cały czas siedzi w ogrodzie. Pijany? Nie, nic nie je, nic nie pije, tylko tam siedzi. Okej. Dziwne. Gdzie jest baronik? Tu jest baronik. Tu jesteś. Widzisz te malwy? Te fioletowe. Sprowadziłem je z Nazairu. Anna przeczytała jakieś opowiadanie i koniecznie chciała takie mieć. Godzinami się nimi zajmowała. A jaka była wtedy szczęśliwa.
A tamte? Takie postrzępione. Zerikani nazywają je rajskimi ptakami, ale Tamara mówiła rajskie smuki. Uwielbiała je. Szkoda, że nigdy nie dowiem się, które najbardziej podobałyby się Dei. Ale dobrze przynajmniej mieć świadomość, że jej duch jest teraz wolny. Biedny. Chcę porozmawiać o twojej rodzinie. Mam informacje o twojej rodzinie. Dowiedziałeś się czegoś? Chodźmy do środka, trochę tu chłodno. Masz coś nowego? Twoja córka jest w Oxenfurcie. Co takiego? Wszystko z nią w porządku, jest zdrowa, bezpieczna? Czemu jej nie przywiozłeś? Nigdy nie powiedziałem, że to zrobię. Skąd wiesz, że wszystko u niej dobrze? Widziałeś ją chociaż? Nie, ale rozmawiałem z człowiekiem, który pomógł jej uciec i się nią zaopiekował. Tamara jest cała i zdrowa. Z tego co wiem, wcale nie ma ochoty do ciebie wracać. Nie wierzę słowom jakiegoś wieśniaka, czy ktokolwiek jej tam pomagał. Muszę wiedzieć na pewno, że nic jej nie jest. Jedź do niej. Sprawdź na własne oczy, czy jest bezpieczna. Nikomu innemu nie uwierzę. Pojadę. Tyle mogę dla ciebie zrobić. Dzięki. Masz tu na zachętę. I jeszcze to. Co to? Glade. Odkąd Rydańczycy zajęli Deltę Pontaru, ciężko się bez tego dostać na ziemię nowigradzkie. No dobra, a co z Anną? Miałeś znaleźć je obie. Dowiedziałeś się czegoś? Jeszcze nie, ale mam trop. No, to na co czekasz? Aż mi powiesz, co z Ciri, tak jak się umawialiśmy. Ach, niech będzie. Słowo się rzekło. Więc kiedy Ciri wydobrzała, wzięliśmy ją na polowanie. Żeby sobie trochę konno pojeździła, bo kość miała za stan od leżenia. Chyba kolejna misja z udziałem Ciri. No, ta twoja dziewczyna to szczęście nie przynosi. Upolowaliśmy takiego no, ja myślałem, że znowu. Że chyba sam król Foltest, gdyby żył, miałby na niego chrapkę. Ciri, chodź, należy. Nie, dobra, chyba będzie kolejna misja z Ciri. No, dziewucho, nieźle się spisałaś. Nieźle, nieźle. Ale kto idzie na dzika z mieczem? Nie miałam łuku ani włóczni, więc został mi miecz. Aleś nim za to pięknie wywijała. Gdzie żeś się tego nauczyła? W Kermoren. W Kermoren. Tam jest szkoła wiedźmińska, ale przecież biorą tylko chłopaków. Nie jestem wiedźminką. Nie jestem wiedźminką. Po prostu się tam wychowałam. Miecze władasz tak, że nawet bym uwierzył. A na eliksirach też się znasz? Mniej, ale wiem co nieco. A bo widzisz, czasem mnie tak w krzyżu strzyka. Zamknij się, Igryn, nikogo nie obchodzą twoje krzyże. Skocz po młotek i... Co umie robić? Zrobimy znieczulenie. Kiedyś widziałem. Ale konno jeździć to żadna nie potrafi. I nie dziwne, jak kurwa bokiem siedzicie. Może chcesz się założyć? Że mnie konno pokonasz? Jasne. O co? O tę karą klacz, co stoi w stajni. No, to trochę kiepsko. Tchórzysz? Co się stało? Straciłem cykorek! Pa! Kto się cykorkiem? No to o co chodzi? Ten koń należy do mnie. Aha. Ścigać się samym baronem to będzie zaszczyt. Oho, chciałbym to zobaczyć. Ja też! Załatwione. Ale jak wygram... Challenge accepted! Stoi. Stoi, stoi. No to nie pij dziś za dużo, żebyś była w formie. Ruszymy obrzasku. Ty, to będzie ciekawe. Kumpel mi o tym opowiadał. Ponoć jedną z najfajniejszych misji w Wiedźminie. Velen, ziemia niczyja. O świcie. Zajedz...
gotowy? Jak nigdy. Ścigamy się do wieży. Na koń! Ciekawe, że sobie poradzę. Dalej, Ciri! Nie przynieś nam wstydu! Jedziesz. Skrótami też można, nie? Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, bo zakłady robią. Obrowary pewnie. Już? Wichernie, dziewczyna. A myślałem, że to będzie dłuższe. Jesteś warta najlepszego konia. Klacz jest twoja. Dzięki. Co to? Szansa na zagrywkę. Oho, będzie nieźle. Wrzasnęła jako szalała i wszyscy w jednej chwili zapomnieli o zakładzie. Każdy biegł na złamanie karku, żeby tylko skórę ratować. I? Udało się? Jednym tak, a innym nie. Ale to, co stało się później... Muszę ci powiedzieć, że wiele w życiu widziałem, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. Znam to spojrzenie. Szybko się uczysz. Reszty dowiesz się, kiedy znajdziesz moją żonę. Pracuję nad tym. Coś bez sukcesów. Wcześniej nie brałem pod uwagę, że się rozdzieliły. Ale spokojnie, znajdę i Annę. Zagrajmy w Kwinta. O Boże. Dlaczego współpracuję z Nilfgaardem? Jak się tu znalazłeś, się zobaczyłeś o Wiedźminach? Nie wiem, czego mogę się go spytać. Nie, Gwinta raczej nie zagram. Dlaczego współpracuję z Nilfgaardem? Zastanawiam mnie, dlaczego ułożyłeś się z Nilfgaardczykami. A co miałem zrobić? Zagrajmy w Gwinta. Rzucić się na nich i użyć bohater? Pierdolę bohaterską śmierć. Wolisz żyć jako zdrajca? Za chwilę nikt o tym nie będzie pamiętał. Nie ma Temerii. Nie ma czego zdradzać. Nilfgaardzki garnizon nie jest zbyt silny. I co z tego? Nawet jakbym na nich napadł i powyżynał, to przecież za chwilę przyjdą następni. Czarni zaleją ten kraj. To jest pewne jak to, że masz dziurę w dupie. Tak jak uchodźcy z Europy. Jestem, przepraszam serdecznie, ale zabrakło mi miejsca na dysku twardym. Teraz zwolniłem jakieś 250 do 300 giga chyba miejsca i mam nadzieję, że będzie spokój. Nagrywam dobrym programem, niestety tylko jest jedna wada. Zajmuje dużo miejsca. Wiedźminie, zaczekaj! Gdy odnajdziesz moją córkę, możesz jej to przekazać? Nie wiem, co to jest, ale z przyjemnością jakaś lalka. Śmacianą lalkę? Mhm. Okej. Podejmę się tego zadania. Zrobię tą misję w tym odcinku. I dam coś trzeba. Chodź, koniku. Mogę na ciebie wskoczyć? Nie, nie mogę. Czuły konia. Jest. Nagle się pojawił z dupy. Dziwne to jest w tej grze, ale dobra, spoko. No! Teraz wolno. Gdzie mam się udać? Naprzód! Czekajcie, nie to. Czym była mapa, dobra. Gdzie jest w ogóle mój cel? No.
Gdzie mam się udać? Czekajcie. Zbada pozostałe wątki śledztwa z Velen, żeby znaleźć żonę barona. O co chodzi? O co chodzi? Co się stało? Co się stało? Jedziemy! Czekajcie, bo nie ogar. Zbada pozostałe wątki śledztwa z Velen, żeby znaleźć żonę barona. No okej, okay, ale... Kogo nie mam się pytać? O, blady jesteś jak gówno owsiane. Mhm. Okej. Okay. Dobrze mi pomogli. Czekajcie. Izabel. Zbadaj pozostałe wątki śledztwowe, żeby znać. Myślałem, że wykonałem, że od czego. Ja szedłem na Velen. No. Agaj szyki mam przewalony. Pokrzyżował bazyliszek baroniczym wytrwaną, że będziesz przebrał opowieść w najciekawszym momencie i oznajmił, że nie pisze więcej słówka, póki Geralt nie odejdzie jego żony. A jego żona gdzie będzie? Dobra, to ja może... Ja się popytam o Ciri, jeśli mogę. W jakikolwiek sposób. Nie wiem, zrobię to misję Ciri. Tylko ja nie wiem, kogo mam się pytać w sumie. Na ten temat. Trochę nie ogarniam z tym... tą drugą misją. Teraz wolno. Dalej. Jego mogę się popytać? Nie. Nie ogarniam tego teraz, naprawdę. Nie ogar. Co ja mam zrobić? Jedź, płotka! Dobrze pojechałem. Wiesz co to wpierdol korekcyjnie? Nie, źle chyba. Nie wiem. Źle? Dobrze? Dobrze, źle? Nie, dobrze chyba. Co tam gderasz? Niezłą robotę podłapał mój lubel. Dobra, tędy. Dalej, płotka, już zapomniałem. Kogo ja mogę się popytać? Blady jesteś jak gówno wsiany. No. Oczywiście powiedzą mi jedno i to same. Dobra. Gdzie mogę się udać? Gdzie mogę się udać? Gdzie mogę się udać? Czekajcie. Zadania. Sprawy rodzinne. Znajdź Tamarę, córkę barona w Oxenfurcie. Oxenfurt, aha, dobra. Jestem idiotą. Gdzie jest mapa? Gdzie jest mapa? Mapa, mapa. Dobra, Boże, tu jest. Nie umiem czytać. Jak się oddalał? Wyspy Skellige. A gdzie będzie ten Oxenfurt? Bo ja nie ogar. Nowy grad. Opuszczona wieża, Nowigrad, Velen, ziemia niczyja, no. Nie ogarniam tego teraz, naprawdę. Jestem idiotą jakimś albo nie wiem. Zadbu. Okej, chyba się zorientowałem, co chodzi. Przynajmniej tak sądzę. Będę po prostu podążać za śladami. Mam nadzieję, że... No, że mi pomoże. Trochę nie ogarniam teraz, nie wiem czemu.
Aha, konik się zmęczył, no dobra, spoko. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Czekajcie, czy mój cel to na pewno... Znaczy, czy ten znacznik, do którego mnie prowadzi, to na pewno jest odpowiedni? Najprawdopodobniej, nie wiem, yellow. Jak to mówią. Teraz się żyje. O Jezu. Musiałem poprawić mikrofon. Generalnie fajne widoki. Zastanawiam się, czy ta gra jest na... Dobra, pomogę mu. Czy jest na bazie... tam... realnych tych... no... jakiś... Wong Pol... które miało miejsce w historii. Nie wiem, jak się wypowiedzieć teraz. W sensie, czy... te mapy są realne, w sensie, czy... znajdują się w prawdziwym życiu. Dobra. Gdzie jest gościu? Pomocy! Na bok! Zeżarłyby mnie jak nic. Trupy je zwabiły. Dzięki, żeście mnie nie zostawili. Choć tyle mi się poszczęściło. Poszczęściło? Może i tak. Zaraziłeś się niedawno? I dlatego zajmujesz się wywozem zwłok? Co? A, nie. Wywożę trupy, bo mi dobrze płacą. Ale przecież nie masz odporności na choroby, jak wiedźmini i czarodzieje. Nie, ja tam nie jestem żadnym zakazanym mutantem, nie ma obawy. Po prostu mnie się żadne choróbska nie imają. Trzeba spalić wóz. Będziesz musiał się postarać o nowy wóz. Ten trzeba spalić, to szybko. A nie dałoby się tych trupów gdzieś ich zakopać? Wóz przecie można naprawić. Jeśli ktoś się dowie, że przewoziłeś na tym wozie ofiary zarazy, nikt cię więcej nie wynajmie. A muszą się od razu dowiadywać? Jeśli wy nikomu nie powiecie, ja sam też nie powiem. I rozwleczesz zarazę po całej okolicy. Ech, no jak mus to mus. Macie czym ognia skrzesać? To co, ja mam to spalić, a nie? Przelać? Domyślam się, że muszę użyć tego. Tak, dokładnie. No, zajęły się jak słoma. Miałem szczęście, że na was trafiłem. Dzięki za pomoc i dobrą radę. Poradzę ci jeszcze, żebyś się porządnie wyszorował w domu i spalił to ubranie. Pewno, pewno. Ale mówię wam, mnie się choroby nie imają. Oby tak było. Bywaj. Okej. Okay. Zostałem tylko 10 expa. Kurwa, ale smród. Zostałem tylko 10 expa, no ale... czemu nie? Pomogę mu. No! Nie da się przeskoczyć. Myślałem, że się da. Dobra, to jedziemy. Tak teraz trochę małomówny jestem, bo w sumie nie wiem, o czym mówić. Tam jakiś chyba niedźwiedź, nie wiem, co to leży. Dalej! Znowu będzie mnie coś gonić? Wolno. Ile jeszcze? Ja dobrze jadę, czy źle? No dobrze, to czemu nie zawraca? Tempo! W ogóle to się jeszcze nagrywa? To nagrywa się. Już myślałem, że miejsca na dysku mi zabrakło znowu. Nie panikuj, spokojnie. Będzie dobrze. Już mi wierzchowiec panikuje.
Dobra, zmęczył się. Teraz powoli. Czy wy też to widzieliście? Nagle się znikąd te postacie zrespiły. Naprzód! W sensie, no tak, zrespiły. Jakieś bugi graficzne. Teraz będą mnie jakieś monstra gonić zapewne. Słuchajcie się. Dobra, mam znaleźć Tamarę. I na tym zakończę chyba odcinek. Nie wiem jeszcze, która jest godzina w ogóle. 15:18. W sumie mam jeszcze czas. Potem na trening. Trenę teraz. Kurde, zakłopotałem się. Rusz się! Tędy? Chyba tak. Kurde, nie łap mi lagów. Przenoszę miecz. Dobra, spoko. A i tak pewnie nie wierzę, że Geralt by go pokonał. Jeśli co do czego by doszło, nie? Zaraz znowu jakieś monstra. I znowu fajna muzyczka. Trenuję mam teraz jechać, bo nie ogar. Strzałka wskazuje, że tędy. A przecież nie przepłynę. Dobra, to ja muszę ten zrobić kółeczko. Najprawdopodobniej. Ruszy. No tak, ale... Kurde, jak to teraz robić? Mam przepłynąć, czy jak? Koniu, możesz pływać? Nie, nie możesz chyba. Nie, nie możesz. Mogę tędy chyba, tak? Tak, mogę. Chyba coraz bliżej jestem, ale... Strzelam jak na razie. O kurde, ile tu jest. Zostawcie mnie spokoju, zostawcie, zostawcie, zostawcie. Gdzie mam kurde? Iść. Jeszcze 200 stóp. Dobra, konia teraz oleję. Popływamy sobie. Tak ładnie, jak fajnie. Prawie jak na Mazurach. Mogę się śmiać? Nie. To nie Assassin's Creed. To Wiedźmin. Jezu! Wynuś się. Ile jeszcze mam? O, kawałeczek. Słońca się. Przed ciebie. Ale jest paślak. I tak ma lepsze ciało ode mnie. Którędy teraz? Fajnie to. Mój tata jest żołnierzem. Mam to w dupie. I tak leci na szałę. Aha, tędy, dobra. Szukam Tamary, córki barona z Welle. Twój brat powiedział, że ją tu znajdę. Wojciech cię przysłał, panie? A jak inaczej dowiedziałbym się, że tu jest? Poczekajcie, panie, zaraz ją przyprowadzę. Mrr, chodź tu, kici, kici.
Podobno mnie szukasz. Kim jesteś? Mój ojciec cię przysłał? Miałem sprawdzić, czy żyjesz i masz się dobrze. Jestem Geralt z Rivii. Czuję się świetnie, Geralcie z Rivii, jak nigdy dotąd w moim parszywym życiu. A skoro już to sprawdziłeś, to żegnaj. Zaczekaj. Nie mamy o czym rozmawiać. Jaka niemiła. Ojciec się o ciebie martwi. Masz prawo, wysłana ojca, ale on martwi się o ciebie. Mam prawo? O, dziękuję bardzo. Jak dobrze zyskać aprobatę najemnika. A mój ojciec martwi się wyłącznie o to, czy ma się czym uchlać. Zależy mu na was. Na pewno nie jest święty, ale jednak zmobilizował całą okolicę do poszukiwań. Wydaje mi się, że nie ma dla niego w tej chwili ważniejszej rzeczy niż odnalezienie ciebie i matki. A trochę znam się na ludziach. Szkoda, że wcześniej się tak o nas nie troszczył. Szczególnie o mamę. Popełnił błąd i jest tego świadomy. Nie usprawiedliwiam go, mówię tylko, że chyba dotarło do niego, co zrobił. I że zależy mu na was. Wspaniale. Przyjęłam do wiadomości. Przyjechałeś tu po to, żeby mi to powiedzieć? Dlaczego jej matka poroniła? Nie chcę być wścibski, ale wiem, że twoja matka poroniła. Przez niego. Popchnął ją. Padła. Wtedy się zaczęło. Byłyśmy same, znikąd pomocy, wszędzie krew. Najgorsza noc mojego życia. Współczuję. Na pewno obie ciężko to zniosłyście. Mama była w szoku. Majaczyła, że dobrze się stało, że nie chciała tego dziecka. Musiała mieć wysoką gorączkę, cały czas straciła krew. Nie chciała dziecka? Nie. Mówiła, że prędzej rozpruje sobie brzuch, niż urodzi dziecko z jego nasienia. Co jest to z twoją ojciec matką? Twierdzi, że twoja matka miała na rękach dziwne znaki i że jakaś bestia porwała ją w las, to prawda? Jechaliśmy w stronę rzeki. Nagle mama krzyknęła. Skuliła się, o mało nie spadła z konia. Podjechałam bliżej. Zobaczyłam, że coś się dzieje z jej rękami, jakby płonęły. I wtedy z lasu wyskoczyło to stworzenie. Nie wiem, co to było, ale ryknęło tak, że krew poszła mi z nosa. Widziałam, jak przewraca drzewa. W życiu się tak nie bałam. To coś chwyciło mamę i zniknęło w lesie. Chciałam zawrócić i jechać za nimi, ale konie poniosły. Teraz nie wiem nawet, czy ona żyje. Co zamierzasz? Co zamierzasz? Odnajdę mamę. Wiesz, że to może nie być takie proste. Bez obaw. Nie jestem na tyle szalona, by myśleć, że dam radę sama. Ale mam nowych przyjaciół. Nowych, potężnych przyjaciół. Oni mi pomogą. O jakich przyjaciołach mówisz? Co to za nowi przyjaciele, jeśli to oczywiście nie tajemnica? Nie, to żadna tajemnica. Za pośrednictwem Kościoła Wiecznego Ognia udało mi się dotrzeć do łowców czarownic. To prawi i odważni ludzie. Na pewno mi pomogą. To stąd te lichtarze w twoim pokoju. Czyli postanowiłaś zawierzyć Wiecznemu Ogniowi. Kiedy żar płomieni Wiecznego Ognia raz rozpali serce, do końca życia prowadzi człowieka ścieżką prawdy i dodaje mu sił. Życzę ci, żebyś dostąpił kiedyś tego zaszczytu. Dzięki. Gdy byłem mały, uczono mnie, żeby nie bawić się ogniem, bo łatwo można się sparzyć. Co z twoim ojcem? A co z twoim ojcem? On mnie nie obchodzi. Nie wrócę do niego. To zamknięty rozdział mojego życia. Proszę, proszę, Wiedźmin. Nie sądziłem, że baron posunie się do tego, żeby wynająć zabójcę potworów. Choć podobno jesteście świetnymi tropicielami. Kim jesteś? Cieszę się, że wiesz, kim jestem, ale sam dalej się nie przedstawiłeś. Gradem, łowca czarownic w służbie jego królewskiej mości Radowida z Redanii. Musiałeś o nas słyszeć. Obiło mi się o uszy. Jeśli krwawy baron przysłał cię po córkę, lepiej od razu pogódź się z tym, że tym razem nie wypełnisz zlecenia. Dzięki za troskę, ale nie musisz się martwić o moje zlecenie. A co do Tamary, sama zdecyduje, co zrobi. To szlachetne z twojej strony zrezygnować z zapłaty dla dobra człowieka. Łowcy i Kościół Wiecznego Ognia są ci wdzięczni. A swoją drogą to ciekawe, że baron wynajął właśnie Wiedźmina do szukania córki. Dokąd ją zabierasz? Dokąd jedziecie? Tamara musi odpocząć. Wiele ostatnio przeszła.
Kiedy ciepło wiecznego ognia odbuduje jej siły, zajmiemy się poszukiwaniami jej matki. Zanim wyruszycie, twój ojciec prosił, żeby ci to przekazać. Klara? Ojciec kazał mi ją przywieźć? Śmieszne. Myślał, że tym mnie przekupi. Powiedz mu, że zniszczonego dzieciństwa nie da się odbudować jednym gestem. Żegnaj, Wiedźminie. Zniszczone dzieciństwo? Mimo wszystko dzięki, że dałeś mi wybór i nie zmuszałeś, żebym wróciła do tego tyrana. A ja mam nadzieję, że zrozumiałaś, w co się pakujesz. Bywaj, powodzenia. To teraz muszę wrócić do Barona, tak? Czy już to zrobić lepiej w następnym odcinku, która w ogóle jest mało czasu? Nie, ja raczej się chyba nie wyrobię już. Nie wiem. Zaraz się zachowujesz. 3 funtami stali. Wiedźmińska wersja Mikołajek. Z Mazur. No więc tak. Raczej zrobię to już dopiero w następnym odcinku, z racji takiej, że mam mało czasu. Sorka, jeśli odcinek był zbyt krótki. Cóż ja mogę powiedzieć? No pozdrawiam was, jeśli się podobało, to dajcie łapkę w górę, jeśli się nie podobało, to dajcie łapkę w dół. Komentarze mile widziane. Krytyka też. Pozdrawiam. Elo.